Nauczanie domowe. 13 stycznia. Ewangelia według świętego Marka. Rozdział 1, wersety od 29 do 39. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać. Bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Konsekwencją chrztu jest relacja z Jezusem. Jest znajomość z Nim. Widzimy, że został zaproszony do domu. Chrzest powoduje, że zapraszamy Jezusa do naszej rodziny. Wprowadzamy Go tutaj. On staje się jednym z nas. I krok następny to ta bliskość, która powoduje, że mówimy Jezusowi o tym, co w naszym domu jest problemem, co w naszym domu wymaga naprawienia, co w naszym domu wymaga Bożej pomocy. Zaraz powiedzieli Jezusowi o chorobie teściowej, więc Jezus reaguje, więc Jezus przychodzi z pomocą. I skutek takiego sposobu przebywania z Jezusem, takiej relacji z Jezusem, skutkiem tego, że Szymon i Andrzej mówili Jezusowi o tym, co w tym domu wymaga zmiany, było poruszenie miasta. Nagle na progu domu pojawiają się problemy całej lokalnej społeczności. Jezus zaczyna przychodzić kolejnym rodzinom. Jezus kolejnym osobom udziela łaski. Całe miasto jest poruszone tym, co stało się w domu Szymona. I kiedy Jezus modli się, Szymon oddaje to jednym prostym stwierdzeniem: wszyscy cię szukają. I to jest prawda. Prawda o tym, że każde ludzkie serce pragnie Jezusa. Każde ludzkie serce pragnie tej bliskości, tej relacji. Czegoś, co ty masz. I być może wielu innych również od chrztu. Bo to jest zaproszenie do bliskości, to jest zaproszenie do relacji, to jest zaproszenie do budowania tej znajomości, która powoduje, że mogę z Jezusem przebywać codziennie, mogę z Nim rozwiązywać wszystkie problemy. Świadomość więc chrztu jest przekonaniem, że ja sam potrzebuję poszukiwania Jezusa, głębszego zaznajomienia się z Nim, bliższej relacji i zrozumienie, że każda inna osoba także szuka Jezusa, także ona powinna Go poznawać, także każda inna osoba powinna wchodzić w tę relację. To jest świadomość tego, że Jezus zaszczepił w nas coraz większą możliwość poznawania Boga. To jest konsekwencja chrztu. Stąd Jezus, kiedy chcą Go zatrzymać w tej miejscowości, mówi: muszę pójść też do innych miejscowości, muszę iść do wiosek, do miast, które szukają mnie. Osób, które potrzebują, nie zostawię. Osób, które pragną bliskiej relacji, nie odrzucę. Ja chcę, żeby każdy człowiek to rozpoznał, odnalazł. Zatem, kiedy przyjmujemy łaskę chrztu w naszym domu, odkrywamy tą niesamowitą Bożą pedagogię, w której nas zaprasza do bliskości, ale również nas uwrażliwia do tego, żeby innym tę bliskość
jakoś umożliwić, jakoś przybliżyć, tę możliwość jakoś ukazać. My sami stajemy się współpracownikami Jezusa w tym właśnie dziele. Nie zatrzymujemy Go dla siebie. Jako ochrzczeni nie uważamy, że tylko my się będziemy teraz chlubić tą znajomością, ale my chcemy jak najbardziej ją rozszerzać, upowszechnić, podpowiedzieć innym, którzy są obok nas, w sąsiedztwie, najpierw tym. Ale zacząć trzeba od rodziny. Zacząć trzeba od tego, czego nauczył się Szymon i Andrzej. Mówić Jezusowi o sprawach swojej rodziny, rozmawiać o tym z Jezusem, pozwolić, aby On to wziął w rękę. I wtedy ta szersza społeczność może to zauważyć, dostrzec, możemy dać o tym świadectwo. I wtedy te społeczne rzeczy zaczynają również coraz bardziej być przeniknięte Jezusową łaską, Jezusowym darem, Jezusową posługą. My sami stajemy się wtedy tymi, którzy niosą dobrą wiadomość. Jezus jest dla was. Jezus też pragnie relacji z wami. Wszyscy szukają Jezusa. Najpierw ja, moja rodzina, nasza społeczność, a w końcu cała kraina. Bo Jezus chodził po całej Galilei, tak jak po całym Śląsku. Niech ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.